Cześć, z tej strony Biały Kieł. Dzień dobry, tutaj Biały Kiełek. Dzisiaj znowu gościnny Zempe, nadal nie wiem jak to się czyta. Mikołajek. Część trzecia i czwarta chyba tak. Nie zapomnijcie o subiku kanału, dzwoneczku oraz łapeczce w górę. Rosu. Dziś pani nie przyszła do szkoły. Staliśmy w szeregu na podwórzu. Mieliśmy już wchodzić do klasy, kiedy nasz wychowawca powiedział: Wasza pani zachorowała. A potem pan Dubon, wychowawca, zaprowadził nas do klasy. My go nazywamy Rosołem, oczywiście wtedy, kiedy tego nie słyszy. Nazwaliśmy go tak, bo on ciągle mówi: Spójrzcie mi w oczy. A na rosole są oka. Ja z początku nie mogłem się z tym połapać. Ale starsze chłopaki mi to wytłumaczyli. Wiecie, te oka z tłuszczu w rosole. Może nawet wam się teraz wyświetlają na ekranie. A ja kontynuuję. Rosół ma duże wąsy. Często wlepia kary, nie ma z nim żartów. Byliśmy więc niezadowoleni, że będzie nas pilnował. Ale na szczęście powiedział nam w klasie: Nie mogę zostać z wami, bo muszę być u pana dyrektora. Spójrzcie mi w oczy i obiecajcie, że będziecie grzeczni. Wszystkie nasze oczy spojrzały w jego oczy i przyrzekliśmy, zresztą my zawsze jesteśmy zupełnie grzeczni. Rosół miał jednak wątpliwości i zapytał: Kto jest najlepszy w klasie? Ja, proszę pana, powiedział Ananiasz z dumą. To prawda, a Naniasz jest pierwszym uczniem, a także pieszczoszkiem na naszej pani. My go bardzo nie lubimy, ale nie możemy go przetrzepać, ile razy chcemy, przez to, że nosi okulary. Dobrze, powiedział Rosół. Usiądziesz na krześle pani i będziesz pilnował kolegów. Ja, od czasu do czasu, wpadnę zobaczyć, jak się zachowujecie. Powtórzcie zadane lekcje. Rosół wyszedł, a Ananiasz bardzo zadowolony usiadł za stołem pani. A więc, powiedział Ananiasz, miała być teraz arytmetyka. Weźcie zeszyty, rozwiążemy zadanie. Nie zwariowałeś przypadkiem? Zapytał Kleofas. Kleofasie, proszę być cicho, krzyknął Ananiasz, który widocznie uważał, że jest naprawdę naszą panią. Panią? Chłopiec? Okej. Okay. Chodź tu do mnie i powtórz, co powiedziałeś, jeśli jesteś mężczyzną, powiedział Kleofas, ale drzwi klasy otworzyły się i wszedł Rosół. Z bardzo zadowoloną miną. A, powiedział. Stanąłem przy drzwiach i słuchałem. Hej, ty tam, spójrz mi w oczy. Kleofas spojrzał, ale to, co zobaczył w oczach Rosoła, nie sprawiło mu specjalnej przyjemności. Będziesz odmieniał. Nie powinienem być ordynarny wobec kolegi, który ma za zadanie pilnować mnie i który mi poleca rozwiązywać arytmetyczne zadanie. Po czym Rosół wyszedł, ale obiecał, że jeszcze wróci. Joachim ofiarował się, że stanie przy drzwiach, żeby nas uprzedzać, jak Rosół będzie szedł. Zgodziliśmy się na to wszyscy, prócz Ananiasza, który krzyczał: Joachim, na miejsce! Joachim pokazał Ananiaszowi język, usiadł przy drzwiach i patrzył przez dziurkę od klucza. Joachim, czy nie ma nikogo? Spytał Kleofas. Joachim odpowiedział, że nie widzi. Wtedy Kleofas wyszedł z ławki i powiedział, że teraz Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę do arytmetyki. To był naprawdę pyszny pomysł, ale nie spodobał się Ananiaszowi, który krzyknął: Nie, ja mam okulary! Okulary też zjesz! Wrzasnął Kleofas, który uparł się, że Ananiasz musi koniecznie coś zjeść. Ale Gottfried powiedział, że po co tracić czas na głupstwa? Lepiej zagrać w piłkę. A zadania? Zapytał Ananiasz z niezadowoloną miną. Ale my nie zwracaliśmy na niego uwagi i zaczęliśmy podawać sobie piłkę. To okropnie fajne tak grać między ławkami. Kiedy będę duży, kupię sobie klasę.
tylko po to, żeby w niej grać w piłkę. Nie lepiej kupić boisko i postawić tam ławki? Wyjdzie dużo taniej? Albo pójść na boisko i postawić tam ławki? Będzie trzeba płacić tylko za ławki, a nie i za ławki, i za klasę, i za teren, i czynsz, i podatki? Dobrze. A potem usłyszeliśmy krzyk i zobaczyliśmy, że Joachim siedzi na podłodze i trzyma się obiema rękami za nos. Rosu otwierał drzwi, a Joachim go nie zauważył. Co ci się stało? Zapytał Rosu. Co ci się stało? Zapytał Rosu, bardzo zdziwiony. Ale Joachim nie odpowiedział, tylko pojąkiwał. Więc Rosu wziął go za ramię i wyprowadził z klasy. Podnieśliśmy piłkę i wróciliśmy na miejsca. Rosu wrócił z Joachimem, który miał nos cały spuchnięty i powiedział, że zaczyna mieć już tego dosyć. I że jak tak będzie dalej, to on nam pokaże. Dlaczego nie bierzecie przykładu z waszego kolegi Ananiasza? Zapytał. Jest taki grzeczny. I Rosu wyszedł. Zapytaliśmy Joachima, co mu się stało, a on powiedział, że zasnął przy tym patrzeniu przez dziurkę. Zasnął na stojąco. Od klucza. Gospodarz idzie na targ, zaczął Ananiasz. W koszyku ma 28 jajek po 50 franków za tuzin. To przez ciebie oberwałem w nos, powiedział Joachim. Tek! Wtrącił Kleofas. Co znaczy ty, ek? Mogę wam nawet to napisać na ekranie. Moment. Proszę bardzo, widzowie. Coś takiego. Ty, ek. Docencie to, że się postarałem to napisać. A ja kontynuuję. Tek, wtrącił Kleofas. Ananiasz będzie musiał zjeść swoją książkę do arytmetyki razem z gospodarzem z jajkami i okularami. Wtedy Ananiasz zaczął płakać. Powiedział, że jesteśmy obrzydliwi, że opowie o wszystkim swoim rodzicom i rodzice każą nas wszystkich wyrzucić ze szkoły, a potem Rosu znowu otworzył drzwi. My wszyscy siedzieliśmy na swoich miejscach i nic nie mówiliśmy, więc Rosu spojrzał na Ananiasza, jedyny, który płakał za stołem pani. No więc jak? Zapytał Rosu. Teraz ty wyprawiasz jakieś hece? Zwariuję przy was! Za każdym razem, kiedy wchodzę, któryś błaznuje. Spójrzcie mi w oczy. Jeśli jeszcze raz zobaczę, że coś jest nie tak, jak trzeba, ukarzę was. I znowu wyszedł. No więc uważaliśmy, że trzeba przestać błaznować, bo nasz wychowawca, kiedy jest zły, wlepia okropne kary. Siedzieliśmy jak trusie. Co to trusie? Czekaj. Widzowie, teraz patrzcie. Widzowie, w książce jest napisane: siedzieliśmy jak trusie. Ty, ry, u, sy i e. Truś. Królik, człowiek bojaźliwy, cichy, milczący, o kimś, kto udaje cichego, skromnego. Okej, czyli albo dwójka, albo jedynka. O. Patrzcie. Dobrze. Kontynuuję. Siedzieliśmy jak trusie. Słychać było tylko chlipanie Ananiasza i mlaskanie Alcesta, tego kolegi, co ciągle je. A potem usłyszeliśmy cichy szmer przy drzwiach. Zobaczyliśmy, że wolniutko porusza się klamka i drzwi. Skrzypiąc, zaczynają się pomalutku uchylać. Patrzyliśmy i wszyscy wstrzymaliśmy oddech. Nawet Alcest przestał mlaskać. I nagle ktoś krzyknął. To Rosu! Drzwi się otworzyły i wszedł Rosu, cały czerwony. Kto to powiedział? Zapytał. Mikołaj, powiedział Ananiasz. To nieprawda, ty wstrętny kłamczuchu! I to prawda, że to była nieprawda. Bo to powiedział Rufus. A właśnie, że ty, to właśnie, że... Co? A właśnie, że to ty! Właśnie, że to ty! Właśnie, że to ty! Krzyknął Ananiasz i zaczął beczeć. Zostaniesz po lekcjach! Powiedział do mnie Rosu. Więc zacząłem płakać. Powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że pójdę sobie ze szkoły i że dopiero pożałują, jak mnie nie będzie.
To nie on, proszę pana, to Ananiasz, powiedział Rosół. To nie on, proszę pana, to Ananiasz, powiedział Rosół, krzyknął Rufus. To nie ja powiedziałem Rosół, krzyknął Ananiasz. Ty powiedziałeś Rosół, sam słyszałem, jak powiedziałeś Rosół, właśnie Rosół. Dobrze, powiedział Rosół. Wszyscy zostaniecie po lekcjach. A dlaczego ja? Zapytał Alcest. Przecież ja nie mówiłem Rosół. Nie chcę już słyszeć tego głupiego przezwiska, zrozumiano? Krzyknął Rosół, okropnie zdenerwowany. Ja nie będę odsiadywał! Krzyknął Ananiasz z płaczem i rzucił się na podłogę. I dostał czkawki. I zrobił się cały czerwony, a potem cały siny. Prawie wszyscy w klasie ryczeli... Prawie wszyscy w klasie krzyczeli albo płakali. Myślałem już, że Rosół też zacznie płakać, kiedy wszedł dyrektor. Co tu się dzieje, panie Duwon? Zapytał dyrektor. Pojęcia nie mam, panie dyrektorze, odpowiedział Rosół. Jeden wije się po podłodze, drugiemu krew leci z nosa, kiedy otwieram drzwi, reszta ryczy. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem, nigdy! I Rosół zaczął targać sobie włosy, a jego wąsy poruszały się we wszystkich kierunkach. Nazajutrz wróciła pani, ale za to Rosół nie przyszedł do szkoły. Futbol. Nie jestem fanem piłki. Wolę akrobatykę. Piłki nie lubię. Gram na pianinie, będę grał na gitarze, gram na instrumencie, który na pewno znacie, czyli... Dzisiejsze popołudnie z koleżankami z klasy na placu, niedaleko mego domu. Alcest to mój przyjaciel. Czekajcie, muszę sobie zmienić. Mam... Widzowie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, tak? Napiszcie, czy teraz mnie dobrze słychać. Nie no, oczywiście, że sobie żartuję. Oczywiście, że sobie żartuję. Dobra, już się naprawiłem. Dobrze, czytam dalej. Alcest to mój przyjaciel. Jest gruby i bardzo lubi jeść. Umówił się z nami dlatego, że jego tata podarował mu nowiutką futbolówkę. To przepraszam. Na początku jest napisane: Alcest umówił się na dzisiejsze popołudnie z koleżankami z klasy na placu, niedaleko mego domu. Alcest to mój przyjaciel, jest gruby i bardzo lubi jeść. Mówił się z nami dlatego, że jego tata podarował mu nowiutką futbolówkę. To umówił się z nami, czy umówił się z koleżankami? Nieważne. Umówił się z nami dlatego, że jego tata podarował mu nowiutką futbolówkę. Będzie pyszny mecz. Co nie ma z tym pysznym, pyszniastym, pysznitym i tak dalej. Będzie pyszny mecz. Alcest jest fajny. Spotkaliśmy się na placu o 3:00. Było nas 18. Trzeba było sformować ekipy tak, żeby każda strona miała tę samą liczbę graczy. Z sędzią nie było kłopotu. Wybraliśmy Ananiasza. Ananiasz jest pierwszym uczniem. Nie lubimy go za nadto, ale ponieważ nosi okulary i nie można go bić, więc nadaje się w sam raz na sędziego. A poza tym żadna ekipa nie chciała Ananiasza, bo jest za słaby do sportu i płacze z byle powodu. Pokłóciliśmy się. Kiedy Ananiasz zażądał gwizdka, Gwizdek ma tylko Rufus, którego ojciec jest policjantem. Nie mogę pożyczać gwizdka, powiedział Rufus, bo to jest pamiątka rodzinna. Nie było na niego rady.
Wreszcie zdecydowaliśmy, że Ananiasz będzie mówił Rufusowi, kiedy ma gwizdać, i Rufus zagwizdże zamiast Ananiasza. No więc gramy czy nie gramy, bo ja już zaczynam być głodny, krzyknął Alt. To wszystko nie było jednak takie proste, ponieważ jeśli Ananiasz miał być sędzią, pozostawało 17 graczy, a więc o jednego za dużo, do podzielenia. Ale znaleźliśmy sposób. Jeden będzie sędzią liniowym i będzie dawał znaki chorągiewkom, kiedy piłka wyjdzie na aut. Wybraliśmy Maxencjusza. Maxencjusza. Jak na taki duży plac, jeden sędzia liniowy to za mało, ale Maxencjusz biega bardzo szybko, ma długie, chude nogi i wystające brudne kolana. Maxencjusz nie chciał o tym słyszeć, chciał grać, a poza tym, powiedział, nie ma chorągiewki. Zgodził się w końcu być sędzią liniowym, ale tylko do przerwy. Zamiast chorągiewki będzie powiewał chusteczką. Co prawda nie za bardzo czystą, ale przecież nie mógł wiedzieć, kiedy wychodził z domu, że chusteczka będzie chorągiewką. Ręką można machać. No, zaczynamy? Krzyknął Alcest. Teraz już było łatwo. Było nas 16. Każda ekipa powinna mieć kapitana. I wszyscy chcieli być kapitanami. Wszyscy oprócz Alcesta, który chciał być bramkarzem, bo on nie lubi biegać. Powiedzieliśmy, że dobrze, bo Alcest nadaje się na bramkarza. Jest bardzo gruby i dobrze kryje bramkę. Taka ciekawostka. Jest ponad 230 krajów. Ponad 1500 języków. 5 głównych religii. I jedna złota zasada. Gruby zawsze na bramkę. Pozostawało jednak 15 kandydatów na kapitanów, a to było stanowczo za dużo. Ja jestem najsilniejszy, krzyczał Eusebiusz. Ja powinienem być kapitanem. I ten, kto się na to nie zgodzi, oberwie ode mnie po nosie. Ja będę kapitanem, ja jestem najlepiej ubrany, krzyknął Gottfried i Eusebiusz trzasnął go pięścią w nos. Właśnie sobie włączyłem mój wiatrak. Mam nadzieję, że go nie słychać. A teraz? Nie. Zrobiłem sobie na najcichszy tryb, w sensie na taki najsłabszy, bo nie potrzebuję jakiegoś sukcesu. Każda ekipa powinna być kapitana. Zresztą naprawdę, Gottfried był dobrze ubrany. Jego tata, który jest bardzo bogaty, kupił mu sportowy strój do futbolu z koszulą w czerwone, białe i niebieskie pasy. Jeżeli nie będę kapitanem, krzyknął Rufus, zawołam mego tatę i tata zabierze was wszystkich do więzienia. Przyszło mi do głowy, żeby losować za pomocą monety, a właściwie dwóch, bo pierwsza wpadła w trawę i nie można było jej znaleźć. Tę monetę wypożyczył Joachim i wcale nie był zadowolony, że zginęła. Szukał i szukał, aż Gottfried przyrzekł mu, że jego tata przyśle mu czek, żeby mu to zwrócić. W końcu na kapitanów wybrano Gottfrieda i mnie. U jego. Słuchajcie, nie mam zamiaru spóźnić się na podwieczorek, krzyknął Alcest. Gramy czy nie? Trzeba było sformować ekipy. Ze wszystkimi poszło gładko, tylko nie z Eusebiuszem. I Gottfried i ja chcieliśmy go mieć, bo kiedy on biegnie z piłką, nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Gra nie tak dobrze, ale każdy go się boi. Joachim był zadowolony, że znalazł monetę. Poprosiliśmy więc o nią, żeby wylosować Eusebiusza. Ale znowu gdzieś wpadła. Joachim zaczął szukać. Tym razem już bardzo zły, więc losowaliśmy słomkami. I Gottfried wyciągnął dłuższą słomkę. I wygrał. Eusebiusza. Gottfried wyznaczył go na bramkarza, bo myślał, że nikt nie odważy się zbliżyć do bramki. A tym bardziej wrzucić do niej piłki. W Eusebiusza łatwo sobie naradzić. Alcest siedział między kamieniami, które wyznaczały jego bramkę i jadł biszkopty. Miał niezadowoloną minę. No i jak? Krzyczał. Ustawiliśmy się na placu. Było nas po 7, nie licząc bramkarzy. Więc to nie było łatwe. W każdej ekipie zaczęły się kłótnie. Kilku chciało grać w środku ataku, Joachim chciał być prawym obrońcą, bo miał zamiar w czasie gry szukać monety, która właśnie w tamtym kącie zginęła.
w ekipie Gottfrieda szybko zapanował porządek, bo Zeg już dawał każdemu fangę w nos, więc gracze stanęli bez protestu na swoich miejscach i tylko rozcierali nosy. Bo też on mocno wali ten Eusebiusz. W mojej ekipie chłopcy nie mogli się pogodzić. Wtedy Eusebiusz podszedł i zaczął ich walić w nos, więc się ustawili. Ananiasz powiedział Rufusowi: gwizdni! I Rufus, który grał w mojej ekipie, zagwizdał na rozpoczęcie gry. Ale Gottfried nie był zadowolony. Spryciarze! Powiedział. My gramy pod słońce. Dlaczego moja ekipa ma grać na tej stronie? Powiedziałem, że jak mu się słońce nie podoba, to niech zamknie oczy. Może będzie lepiej grał. Niech zamknie oczy, proszę. No i pobiliśmy się. Rufus zaczął gwizdać. Wcale nie kazałem gwizdać! Krzyknął Ananiasz. Ja jestem sędzią! To się nie podobało Rufusowi, który powiedział, że nie potrzebuje pozwolenia Ananiasza, żeby zagwizdać, że będzie gwizdać, kiedy będzie miał ochotę. I zaczął gwizdać jak wariat. Jesteś wstrętny! Właśnie wstrętny! Krzyknął Ananiasz i zaczął płakać. Ej, chłopaki! Zawołał Alcest ze swojej bramki, ale nikt go nie słuchał. Ja biłem się dalej z Gottfriedem, porwałem mu jego śliczną, czerwono-białą, niebieską koszulę, a on mówił: No to co, wielka mi rzecz! Mój tata kupi mi 100 takich koszul! I kopał mnie w kostki. Rufus gonił Ananiasza, który krzyczał: ja mam okulary! Ja mam okulary! Joachim nie zwracał uwagi na nikogo. Szukał swojej monety i nie mógł jej znaleźć. Eusebiuszowi znudziło się stanie w bramce i zaczął walić w nos tych, których miał najbliżej, to znaczy graczy ze swojej ekipy. Wszyscy krzyczeli i uganiali się po całym placu. To była naprawdę fajna zabawa. Dość tego, chłopaki! Krzyknął znowu Alcest. A wtedy Eusebiusz też się zgniewał. Spieszyło się przecież, żeby grać, powiedział do Alcesta. No to gramy! Jeśli masz coś do powiedzenia, to poczekaj do przerwy. Do jakiej przerwy? Dziwił się Alcest. Przecież nie mamy piłki. Zapomniałem ją przynieść z domu. Koniec na dzisiaj. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, dzwoneczku, łapeczce w górę, a ja kończę.